Hej, hej, cześć, ja jestem Docentus i dzisiaj oprowadzę Was po przepięknym apartamentowcu, który mi się tutaj wczytuje jeszcze. Pamiętacie szpital w inspiracjach, taki bardzo ładny? No to ten sam budowniczy, JAR9 i mamy apartamentowiec. Nawet w sumie dwa mamy, bo tutaj mamy jeszcze jeden. W tym, że on jest wykończony tylko z zewnątrz, a ten jest w pełni skończony. Także tutaj będziemy mieli co oglądać. W ogóle najpierw może oblecimy sobie naokoło, żebyście zobaczyli. Świetny parking. W ogóle bardzo fajny pomysł, żeby z szarej wełny zrobić też parkingi i ulice. Tu jest czarna, co prawda. I szara nawet tak fajnie wygląda. I chyba coś tutaj... Mam nadzieję, że ja tutaj jakieś inspiracje nabiorę i również i wy. I mamy autobusik. Ciekawy. O, taki biedny trochę tutaj z przodu. Ale nie wiem, czy to jest przez to, że zmieniłem wersję. Tutaj bardzo fajna statua w wodzie. Ciekawe to. No i mamy jakieś samochodziki. Też oglądamy sobie przy okazji. Oblećmy ten apartamencik, apartamentowiec bardziej. Patrzcie, tu jest wszystko wykończone, łącznie ze środkiem. Nawet na balkonikach są jakieś tam do siedzenia krzesełka. I przystanek autobusowy mamy, moi drodzy. No, bardzo fajnie to zrobione. No tutaj jest miejsce do poczekania na autobus. Kolejny autobusik? Czy to ten sam? Ten sam. Dobra, lecimy. Jeszcze tutaj oblecimy to. I zajrzymy sobie do środka. No ten budynek to tak mi się podoba. No jest ładny, ale jakoś tam, jak to się mówi, papy z dachu nie zrywa. Jest dużo kolorów. Zagospodarowanie terenu to jest takie, no jeszcze surowe, tak jakby to widać nie było skończone. Ale będziemy się skupiać dzisiaj na tym. Podoba mi się to wcięcie tutaj. To tak jak w tym szpitalu było. I zobaczcie. Tu są balkony. Nie no, rewelacja. Bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy co tu jest. Tutaj też jest parę samochodzików. Oczywiście link do strony autora z Planet Minecraft będziecie mieli w opisie. Będziecie mogli sobie ściągnąć, jeżeli ktoś chce sam zwiedzić. I lecimy, wejdźmy tutaj gdzieś. Czy tutaj jest w ogóle gdzieś jakieś wejście? Tu jest dość ciekawie to porobione. Patrzcie, fajne kwiatuszki. Gdzie są wejścia? Przelećmy może tutaj gdzieś. Dobra, jest tu jest jakieś wejście, także wchodzimy i zwiedzamy. Co tu mamy? Jakieś lobby? Czy to jest jakaś kawiarnia? Jakieś stoliczki? Chyba to jest jakieś... Tak, to kawiarnia. Popatrzcie tutaj. Hokery. Jakiś barek, ekspres do kawy widzę. Króliki. Dobra, i to chyba tutaj wszystko jest. Dobra, wyjdźmy sobie dalej, zobaczymy. Tu jest jakieś wejście, więc skorzystamy. To chyba jest klatka schodowa. Tu nic nie ma, jest jakieś źródełko, tylko mała ławeczka. I idziemy. Balkonik. No dobra, zobaczmy te pierwsze, co tutaj jest. Szafka do siedzenia na buty. Dość ciekawie, dość ciemno tutaj jest. Balkonik. Tak jest, do siedzenia na balkoniku. Tu mamy telewizor. Bardzo prosta kuchnia. Sypialnia też. Tu chyba łazienka powinna być, nie ma. Może to nieskończone. No i jakoś tam cudów nie ma tutaj, jeżeli chodzi o wnętrze. O, tutaj już się coś dzieje. Fajny tutaj motyw z tą wełną.
Nie, no tutaj to już pięknie. Zobaczcie, jaki fajny dywan. Jest telewizorek, są głośniki. Zielone szkiełko, jakieś takie akwarium. Ha, to jest już fajne, to już mi się podoba. Tutaj bar. Tutaj mamy jakieś biblioteczki do siedzenia. O, i kuchnia całkiem spora. I powiem wam, że ta kuchnia dość ładnie jest zrobiona. Mi się podoba. Mogły być inne płytki, ale podejrzewam, że to jest na każdym piętrze coś takiego. I tu mamy sypialnię. Nie no, sypialnia fajna. Tak, okej, jest. Dobra, idźmy może wyżej troszkę. Zobaczymy, czy wszystkie są tak samo wykończone. Czy może coś innego jest na różnych piętrach? Przekopiowane są. Tak, a dobra, wylećmy może. I zobaczymy sobie z innej części budynku. Zaraz, bo my tutaj nie byliśmy na tych. Dobra, wyżej podlećmy. Wyżej. A, widzicie, patrzcie. Tutaj to ma gościu nawet. Jacuzzi na balkonie. O, jakie świetne chmury. Fajnie to wygląda. Ja obecnie gram na wersji 1.8.9. Na Flow HD teksturce. A tutaj troszkę inaczej to wygląda, chociaż tak, to jest podobne, to samo jednak nawet. Oczywiście te rzeczy macie w opisie i to jest to samo. Tak, dobra, to myślę, że jeszcze może gdzieś polećmy, zobaczymy, może tutaj coś innego jest, tam na samej górze. O, zobaczymy. Patrzcie, jakie fajne drzwi zasuwane. Dobra, tu mamy jakieś biura chyba, co? Bo widzę tylko, że tu się chyba poprzestawiały te tabliczki. Chyba jakieś bugi się porobiły. Tak jest. I tu też jakaś część biurowa. To możemy przejść. Ale tu już nie wylecimy nawet. Dobra, chciałem jeszcze zobaczyć, co się nam kryje tu w tej części. Także tu sobie wejdziemy. Aha, to jest bardzo podobny apartament. W tym samym stylu robiony. Okej. No to widzę, że tutaj więcej już nie ma co do zwiedzania. Jeżeli. O, jeszcze daszek możemy zawsze zobaczyć. Klimatyzatory. O, zejście jest jakieś. O, proszę bardzo, to jest jakaś techniczne pomieszczenie jakieś. I zobaczymy, jak to wieczorem też wygląda od razu. No i moi drodzy, ja to bym ocenił ten apartamentowiec na. Tutaj coś na dole chyba jest. 8 na 10 to będzie moja ocena. Tylko gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Jeszcze jedno mamy. Taki hall. Tu jest ładnie, trzeba przyznać. A to woda stamtąd leci sobie. Mam jakieś do siedzenia. Czas może zmienimy. Bo nie będziecie za dużo widzieli. I tutaj znowu chyba mamy jakieś biura. Tak, taka część biurowa wydzielona. Te schody troszkę takie zbyt proste. No nie ma takich rzeczywistości. No bo człowiek by się zabił. Tutaj trzeba byłoby jakieś barierki zrobić. Ja bym zrobił fajniej. Bezpiecznie, żeby było. Dobra, moi drodzy, no
elegancki projekcik. Mam nadzieję, że się podobało, że troszkę inspiracji załapaliście. No i dobra, z mojej strony tyle. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa!